Kiedy skala pomniejsza, a kiedy powiększa? Przyjmujemy, że dwie kratki mają długość 1 cm. Tutaj przypominam, że niezależnie od tego, jaka jest rzeczywista długość kratek, jeżeli jest zaznaczone, że dwie kratki oznaczają 1 cm, to jest to oczywiście skala mianowana, a zatem interpretujemy zawsze wtedy dwie kratki jako 1 cm. Teraz narysuję dowolny prostokąt. Przypuśćmy, że dłuższy bok prostokąta ma długość 3 cm, krótszy bok prostokąta ma długość 2 cm. Narysowałem pary boków równych, uzupełnię jeszcze wnętrze tego prostokąta. Proszę bardzo, jest to skala 1 do 1, czyli po prostu wymiar rzeczywisty. Interesować nas będzie odpowiedź na pytanie. Jak będzie wyglądał prostokąt w skali 2 do 1? 2 podzielone na 1 jest więcej niż 1, a zatem skala dwukrotnie powiększa. Przypominam, że jeśli wartość skali jest większa od 1, to zawsze ona powiększa i tutaj powiększa dwukrotnie, a zatem tam, gdzie mieliśmy 3 cm, mamy 6 cm. Tam, gdzie mieliśmy 2 cm, proszę popatrzeć, mamy 4 cm. No, i oczywiście pełny rysunek prostokąta. Podsumujmy. Jeśli skala ma wartość większą niż 1, wówczas powiększa. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Punktem wyjścia jest ponownie ten sam prostokąt, czyli skala 1 do 1, a zatem wymiar rzeczywisty. Interesować nas teraz będzie skala 1 do 2. A zatem wartość tego ilorazu jest mniejsza niż 1, i tym samym skala pomniejsza, tutaj konkretnie pomniejsza dwukrotnie. Tam, gdzie mieliśmy wymiar 3 cm, mamy 3 kratki, czyli 1,5 cm. Tam, gdzie mieliśmy wymiar 2 cm, mamy oczywiście 1 cm, czyli 2 kratki. Podsumujmy: jeśli wartość skali jest mniejsza niż 1, wówczas pomniejsza. Teraz zmieniam troszeczkę grafikę. Powiększyłem kratki, ponieważ pomniejszymy jeszcze bardziej prostokąt. A więc, aby rysunek był bardziej czytelny, należy oczywiście troszeczkę powiększyć kratki. Zwróćmy uwagę na to, że wciąż dwie kratki oznaczają tutaj 1 cm, czyli po prostu mianujemy dwie kratki jako 1 cm. No i proszę bardzo, mamy skalę. 1 do 4, 1 dzielone przez 4 jest mniej niż 1, tym samym skala czterokrotnie pomniejsza. A zatem dłuższy bok prostokąta. Proszę popatrzeć. Mamy 6 kratek. Musimy podzielić je na 4 równe części, a zatem jedna taka część będzie miała długość 1,5 kratki. I proszę bardzo, mamy na rysunku. Krótszy bok ma długość 4 kratek. Po pomniejszeniu czterokrotnym jest to oczywiście długość jednej kratki. Proszę bardzo. No i uzupełnienie rysunku. Podsumujmy. Wartość skali była mniejsza niż 1, a zatem skala pomniejszała. No i teraz przejdziemy do powiększenia. Tutaj znowu zmieniam wielkość kratki, ponieważ będziemy powiększali prostokąt znacznie a zatem skala 4 4 do 1, czyli czterokrotne powiększenie prostokąta. Aby rysunek był możliwie najbardziej czytelny, przedstawiam tutaj cztery odcinki na przemian różnymi kolorami, żeby podkreślić, że wyjściowy bok prostokąta czterokrotnie został powiększony. No, i oczywiście krótszy bok prostokąta, również na przemian cztery odcinki, które oznaczają w sumie czterokrotne powiększenie krótszego boku prostokąta. Teraz pozostaje już tylko dorysować brakujące boki prostokąta. No i oczywiście wypełnić prostokąt. Na rysunku przedstawiłem pewien szczególny prostokąt. Narysuj go w skalach 1 do 2, 1 do 3 i 1 do 4, czyli odpowiednio dwukrotnie, trzykrotnie i czterokrotnie go pomniejsz oraz skali 2 do 1 i 3 do 1, czyli odpowiednio dwukrotnie i trzykrotnie powiększ ten prostokąt.